Byłem przed tym na Kodowcach tam zobaczyć, jak oni to organizują. Tylko dziadki prywana i różne rzeczy. Parę osób tylko słodzi. A tu sama piękna młodzież. A tu sama mało, że piękna, urodziwa, uśmiechnięta prywana. To jest ważne. Jest tutaj bardzo radośnie, trzeba powiedzieć. Oczywiście, że w sposób wyjątkowo radosny. Zresztą widać, co najważniejsze, nie ma żadnych burt, nie ma żadnych wygupów, nie ma żadnego chamstwa prywana. Jest bardzo elegancki porządek. Nie tak jak prywana pan Lis, który sobie pozwolił na panią Ogórek prywana wysyłać ją do burdelu. No, tutaj są piękne hasła, piękna muzyka. Oczywiście. A pan pierwszy raz? Nie, ja zawsze jestem. Chce pan się wypowiedzieć? Oczywiście. No niech pan rozmawiamy o marszu właśnie z panem. Dlaczego panowie przyszli na marsz? Przyszliśmy dlatego, że jesteśmy za ojczyzną. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby tu robić problemy. Dziękuję panu bardzo. Powodzenia. I myślę, że ani policja... A pan pierwszy raz na marszu? Nie. Ogólnie prowadziło nawet 4 pielgrzymki kibiców nawet. My przyjeżdżamy tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby manifestować swoją niepodległość. Ja już 22 lata jestem skinheadem. I przyjechałem tu specjalnie do chłopaków. Świetne ma pan barwy takie bojowe, naprawdę. Tak. To jest nasz Rambo. Ale do kamery musimy, do kamery. Okay. Rambo, nawet ma R-kę. To jest nasza maskotka. Szacunek dla was wszystkich. Dla wszystkich drużyn, kibiców, którzy dzisiaj mają zgodę. Wielki szacunek. W Warszawie akurat 3 marsze. Dlaczego na tym państwo są? No bo to jak gdyby najważniejszy. To znaczy, ten marsz był organizowany wcześniej, przeszkadzano, a mimo wszystko był. A teraz czuję, że jest bezpiecznie, można z wnukami przyjechać. Czego państwo by chcieli wnuka nauczyć? Patriotyzmu. W tym roku zdecydowałem, że pójdę z synem. Czego się ma nauczyć syn? Historii, żeby wiedział, w jakim kraju żyje i żeby o niego walczył, jak będą te lewackie różne organizacje mu prały mózg. I co, jest zadowolony? Zadowolony jesteś? Tak. Na razie to najbardziej mu się podobają świece dymne i petardy. Jeszcze on niedużo rozumie. Ma dopiero 7 lat, ale żeby już powoli zaszczepił się po prostu. Po prostu, żeby się powoli zaszczepił tym wszystkim. Tymi pieśniami. Powodzenia. Dziękuję. My jesteśmy z Łódzkiego. Prezentujemy Młodzież Wszechpolską. Pierwszy raz na Marszu Niepodległości? Jest. Tak. Tak, jestem pierwszy. Dlaczego tu przyjechałeś? Bo kochamy swoją ojczyznę. Ojcowie oddawali daninę krwi. A matki uczyły modlitwy, a reszta rodziny? Wujowie i ciotki to w moim przypadku tak samo była danina. Babcia na przykład była w okopach pod ojejku. Górą Kalwarii. To wychodząc na marsz coś sobą reprezentujemy. W tym wypadku reprezentujemy słowem patriotyzm wobec ojczyzny, 98. rocznicę po tylu latach okupacji. Jest bardzo miło wyjść po prostu, pokazać się z dobrej strony kulturalnie i żeby wszyscy widzieli, że tak naprawdę to nie jest robione pod publikę, czy dla znajomego, czy tam, żeby po prostu komuś ulżyć, tylko po prostu dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Dzień dobry, polskie drużyny strzeleckie, ja jestem z Gdańska, kontradmirał korsarskiej floty, a tu mój szef polskich drużyn strzeleckich, generał Grudniewski, Jan Gustaw. Bardzo dużo młodzieży, bardzo pochlebiam. Gdzie się jedzie, idziemy, że trzeba. Młodzież, ale i starszych widziałam, na wózeczkach pchają tych starszych, czy ktoś niepełnosprawnych, czy za rękę się trzymają i idą. Ile tu ducha, ile inicjatywy, ile tej dobroci, miłości właśnie w tym naszym kraju. Mi się wydaje, wie pan, ja tak nie jeździłam po krajach, ale mi się wydaje, że to jest jeden kraj, nasz Polska, to iskierka, skarb na cały świat. Faktycznie to jest prawda. To jest jedyna iskierka na cały świat.